Mam dla ciebie pensetę. Wyrywałeś sobie kiedyś pensetą włosy z nosa na przykład? Nie, ale... To ja mam dla ciebie specjalną pensetę. Dzisiaj jeszcze trochę inaczej, dlatego że tu jest Kamil i on jeszcze nie wie, co go czeka. Tam za mną jest przygotowany plan, a zapewne już kojarzycie Witka. Witek przyjechał z czymś specjalnym, czego Kamil no wcale nie chciał widzieć, albo nie chciał z tym współpracować. Jezu, ale co? Co ewentualnie może dzisiaj zagrać? Dobra. A wy sobie takiej tego wyselekcjonujecie? Ilości to się nie spodziewałem. Na pewno znacie Edwarda. Edward tam mieszkał jeszcze w swoim terrarium, natomiast tutaj... Jaki jest śliczny. On wyskoczy na mnie? No nie powinien, chociaż to jest nadrzewny, a nadrzewne lubią skakać. Ej, wy sobie jaja chyba robicie. Kamil, dzisiaj nagrywamy z to pająkami. Są pająki? Wszystko jest specjalnie dla ciebie, tak. Tu są pająki. Tu jest ptasznik, ale on jest taki większy od Edwarda chyba nawet. Sami, kuźwa, kręćcie. Natomiast tutaj skorpion, mniejsze ptaszniki. To jest to, co się czesze swędzącymi włoskami. Jakie to jest wielkie! Ale bydle. Ja pierniczę. Specjalnie dla was. Kamil? Chcesz grzebek? Smacznego w ogóle. Weź to. Jak dobra. Przyłożę rękę blisko pudełka, to mnie zaatakuje? Nie, ale zdenerwuje się, zacznie czesać i będziemy się tu drapać jak szympans. Ale tak moja... O. No o, ja tu dam rękę tak, żeby było wiadomo. No. To jest w tym momencie moja mina, jak widzę tego pająka. Bo sprawa jest taka, że Edward jest dosyć mały, już się zdążyłem z nim zadomowić, ale teraz porównajcie sobie Edwarda. Oni wyglądają podobnie bardzo. Ja pierniczę, to jak wielki krab wygląda. Przerażająco wygląda. Ja musiałem wyjść, bo moje uczucia się bardzo skropiły. Dziś mam zabawkę pająka. Bo ja to kiedyś dostałem w liceum taką zabawkę na Mikołajki w klasie. I zawsze się cieszyłem z takiego ptasznika. A teraz, tamtego już nie będziemy otwierać, żeby on nie wyczesywał włosków. Ale ja dam porównanie na przykład z tym. Tak wygląda proces przekładania pająka. Właściwie przepędzania. Idziesz tam, idziesz. Idziesz. Czyli one mogą po plastiku chodzić. A Edward też może? Nie wiesz. Czyli Kamil, ty mi mówiłeś, że ten nie wyjdzie. Ale to czarna wdowa nie wyjdzie. Natomiast na tego jak spojrzycie, to jest Emilka. Jaka jest jej nazwa? Brachypelma Emilia. Jakie są pająki w dotyku? Brachypelma Emilia, Brachypelma Bechmei. Brachypelma albo pilosu. Wszystkie brachypelmy są gatunkami chronionymi. Opowiem wam historię, jak wygląda życie pająka. Jak wychodzi z kokona, to pojawia się w takim małym pudełeczku, w kliszówce i widzicie, on się tam rusza. Następnie, jak pająk już trochę podrośnie, to trafia do nowego miejsca, jego nowym domem staje się tak zwany moczbox. Czyli pudełko na mocz, na próbkę moczu i w środku ten pajączek sobie może żyć i może rosnąć. Kolejnym stadium jest takie opakowanko, po śledziach może być na przykład, albo sałatkowe. Zostałem poprawiony, widzicie, pajączek jest w środku, a potem jak już pająk jest całkiem spory, to możecie go przenieść na przykład do takiego terrarium. Oczywiście trzeba dosypać trochę jakiegoś torfu, żeby on ładnie wyglądał i wtedy, zobaczcie, pełnej okazałości. Jaki on jest śliczny. Póki jest za szybą, to mogę go tak chwycić. Mogę powiedzieć, miałem pająka na ręce. Jest, jest atak. O panie. Ale go wpitoliło. Stwierdziłem, że będę wszystkie pająki nazywać na E. Jest Emilka, Edward, Elżbieta. I on trzyma go, tak? Jeszcze jest ich więcej. Wszystkie te przygody na Snapie zawsze można... Tak, czemu ty mi to zrobiłeś? Nie, teraz ja się zastanawiam, nie chcę tego widzieć nawet. No tak jakbyście się zastanawiali, to jest u mnie w pokoju. To będzie jeszcze większe? A to będzie jeszcze większe. Jeszcze? Niż jeszcze. Ten? Tak. Terafoza sztyrmi, to. Jak pająk się denerwuje, to tylnymi nóżkami zaczyna od... Ale ty jesteś przestraszony. Czeszę się, czyli wyrywa sobie włoski z odwłoka. Jak tutaj widzicie, ten się trochę mocno zdenerwował.
i tych włosków nie ma, ale one wrócą przy następnej wili. Nie mogę tak blisko tym palcem, nie mogę, po prostu. No ale żeby tak się wyczesać, to jest wyjątkowy nerwus, tak trzeba powiedzieć o nim. O, widzisz. Ha, już wyczesywał włosy. Tak, ten ruch, takie te kopanie, te nogami. On jest taki nerwowy, ten akurat? No, dobrze, zamykamy. To tylko tak, wam tak, chciałem tak pokazać, żebyście... O, czesał. Oczywiście, ale tu już nawet nie ma co czesać. No. I on wyczesuje to w przeciwnika, czy...? Tak, no liczy, że te włosy w jakiś sposób cię podrażnią, że... Dobra, ja się odsunę. Że siądą ci, wiesz, które rejony są najbardziej zagrożone? Wszędzie tu, gdzie się pocisz, to znaczy tu, szyja, to tam, gdzie te włosy osiadają. Idę golf założyć. I po chwili czujesz taką niesamowitą potrzebę podrapania się po szyi, nie? I to tym tak wygląda. Czyli tak samo ten się będzie czesać. To jest najgorszy, ponieważ akurat jego włoski charakteryzują się tym, że są bardzo swędzące. Aha. To jest białokolanowy, dlatego tak, jak widzicie, ma kolankę. Jak on się nazywa? Acanthoscuria geniculata. Ja pierniczę. Jeszcze jedna taka rzecz ku przestrodze. Dlatego, że jak spojrzycie na takiego ptasznika, on ma na sobie pełno włosków. Jakby wam się zdarzyło, że ktoś denerwuje się. Jakby wam się zdarzyło, że ktoś by wam dał takiego ptasznika na rękę, to pamiętajcie, żeby później umyć dokładnie rękę i wytrzeć ją w ręcznik, który możecie później wyprać. Dlatego, że te włoski są straszliwie drażniące. Jakbyście się potem podrapali po oku, to można sobie bardzo łatwo całą powłokę porysować. To jest taki element ku przestrodze i coś, o czym muszę pamiętać. Się dobrze czuję tutaj, bo jestem zaraz za szybko, jakbym miał się... Nie. Ten pająk zrzucił wylinkę, czyli teraz jest bardzo delikatny. Świeżutki, mięciutki. O, a to jest jego wylinek. Jakby stary, zaciasny futerał. No, a czemu on jest niebieski taki? No, jak jest miękki, jak jest świeżo po wylince, to jest taki. Ja dzisiaj z rana też byłem niebieski. I on taki jest osiężały po wylince, czy taki wolny po prostu? Czy po prostu nie widzi świerszcza? Znaczy, wiesz co, zdarzały się takie sytuacje, że ktoś nie zauważył, że pająk jest, ptasznik jest świeżo po wylince, wrzucił świerszcza i świerszcz nadgryzł ptasznika. Do tego stopnia. To jest jako element oswajania się. To jest tylko i wyłącznie wylinka, którą mam na ręce i w tym momencie już się czuję beznadziejnie. A jak mam sobie pomyśleć, że mam wziąć ptasznika na rękę, to czuję się znacznie gorzej. I to, co widzicie tutaj na jego nóżkach, znaczy na nóżce ze starego futerału, to są te włoski. Więc ja się teraz pozbędę tego czegoś i idę umyć łapę. Poważne produkcje potrzebują poważnego sprzętu, więc ładujemy ekran podglądowy, żebyśmy dobrze wszystko widzieli. Tutaj mamy kadr ustawiony, jedno światło takie, jedno światło z góry ustawione na boomie. Przerażenie w oczach Kamila. No i pajączki. I tu macie to, czego należy się obawiać. To są te zęby, które ci może wpakować w razie... zagrożenia. O, teraz widać. Widzisz, na pensecie. Czekaj chwilkę. O kurczę, to jest takie wielkie? No, zobacz. Ja pierniczę. No co najmniej koci pazur. Co najmniej. Fagon się poruszył. Przesuniemy sobie trochę ten ekranik z boku, żebyśmy widzieli dokładnie, jaki mamy kadr. Dlatego praca z monitorem podglądowym jest właśnie taka fajna, bo możemy podglądać, co robimy. Jest lekkie opóźnienie, ale zawsze to jest lepsze niż nic. No i przy okazji ładnie się wyświetlają paski audio. I wiemy przynajmniej, że mikrofon działa. Produkcja musi być na najwyższym poziomie. Wypędzimy go, niech on sobie chodzi po stole. No, idź. On się wkurzy teraz. On ma tam oczy. Znaczy wiem, że to takie dosyć oczywiste, że ma oczy. Oj, on też ma jad. Też. To jest jedyny system zdobywania pokarmu. Dobra. Przerąbane. Nie miałem nigdy takiego wielkiego pająka. W łazience nigdy tak wielkiego pająka nie spotkałem. A co z naszymi kątnikami? No bo też są jadowite, nie? Też, ale... A jest jeszcze kątnik olbrzymi w Polsce, bo jest kątnik do wody. Ja widziałem, jak gościa kątnik ugryzł, cały palec mu szczerniał, cieli. Ale to wiesz, to są potem... Ja na przykład mnie ugryzła mała żmijka i umierałem przez tydzień.
to możesz mieć akurat predyspozycję, że jesteś reakcja czuł na akurat na ten rodzaj jadu i już masz przechlapane, nie? Dotknąłem pająka. Oficjalnie dotknąłem pająka. Jak on się trzyma tymi nogami? Ja tego nie ogarniam. Jestem w szoku. Nie przypuszczałem, że on będzie chciał się schronić gdzieś. O, biedactwo. Poślizgnął się, biedaczu. Wszedł sam to nie stresowany trochę. Tak, ja się z nim tak umawiałem. O, jakbym podłożył rękę, to by mi wszedł na rękę teraz? No, możesz. Nie wiem, czy chcę. Jeszcze nie, potem. Potem! To może on się zdenerwuje i później będzie się wkurzać. O. Widzicie, on może... To macie próbkę, jak potrafi przyspieszyć nagle. Ty, to ja za blisko siedzę chyba. Jak skoczy na mnie, co mam robić? No... Krzyczeć. Nie, spokojnie. Głośno krzycz, turlaj się, jakbyś się palił. Dobra. I staraj się nie płakać. Dobra. I teraz koniec wędrówek. Na razie go... bunkrujemy, bo on się trochę rozochocił. Będą to ciekawe. Dobra, Kamil, już tego nie widać. Słuchajcie, zaczynamy. Najpierw Kamilowi pokażę sztucznego pająka. Zobaczymy, czy się przestraszy. Tam jest przygotowany otwarty, a ja podam tego, który chciał uciec z terrarium. I widzimy się po nagraniach. Chyba. Albo w szpitalu. Jeśli chcecie coś powiedzieć o różnicach, podstawowa różnica, że ten jest naziemny, a ten jest nadrzewny. Mhm. Naziemny. Aficularia quitara river i... Na odwrót. Aficularia quitara river żyje na drzewach. Wszystkie brachypelmy żyją na ziemi. I brachypelma naziemny, nadrzewny. Tak. Widzicie? Jak jesteście w dżungli, to musicie uważać pod nogi i uważać na drzewa. Dżungla jest zła. Są też podziemne, które żyją w norach. Także są nadrzewne, naziemne i podziemne. Czyli zewsząd mogą cię, wiesz, obejść. Są nadrzewne, naziemne i podziemne pająki. Edmund, to tak się nazywa, zmienił teraz położenie, bo w czasie nagrania byłem jak taka mała, piszcząca dziewczynka, bo on sobie spadł ze ścianki na dół. Możecie zobaczyć teraz na powtórce. Mówiłeś mi, że Edward nie będzie się wspinać, bo mi Kamil dał jednego ptasznika na parę dni, żebym... Kurczę, nie mogę! Więc jak widzicie, mogę dotknąć lekko, czy on zaatakuje wtedy. Trzymasz go mocno? Czy dotknę mu nóżki? No dobra. Ale jest milutki. Jak kotek. Tylko taki przeraźliwy kotek i nie miauczy. Tak, ale włochaty jest. Jest włochaty i możecie zobaczyć, jak wyglądają te jego pazurki. Ja pierniczę, przerażające. I to tak a propos, to jest dosyć bezpieczny chwyt ptasznika. Jak go trzymacie w takiej pozycji, tak, nie może nic zrobić. Czyli podobnie jak było z kajmanem. Tak, coś w tym stylu. Ruszyła maszyna, już nikt nie zatrzyma. Kto wejdzie pod koła, ten uciec nie zdoła. Pokażę jeszcze raz. Chyba się przestraszył, jak położyłem rękę. Albo stwierdził, że tak jest dobrze. Tutaj mamy przedstawiciela jednego z zabójców. Szlak, by to jasne. Ty, Witek, bo on spadnie. Może nie spadnie. Taka zasada. Jak są pająki, które są naziemne, takie jak ten, które mają duży odwłok, to trzeba uważać, żeby on nie spadł. Dlatego, że jakby spadł, to jemu odwłok mógłby pęknąć, no i pająk się zamęczy, no i zginie. Natomiast tam był proces karmienia. Fajnie by było sobie z takim pajączkiem zbić na przykład piątkę, nie? On podnosi łapkę, ja podnoszę łapkę i zbijamy piątkę, ale nie wiem, czy to jest w ogóle wykonalne i czy to jest w ogóle możliwe. Dlatego schowajmy go może i nagrajmy końcową scenę. Zobaczcie, tak wygląda proces ogólnie łapania pająka. Trzeba go przytrzymać, żeby przede wszystkim nie podniósł przednich nóg. I w tym momencie... Proszę bardzo, przybij piątkę. Bożyszcz. Piąteczka. To jest nowe osiągnięcie w życiu, dlatego że zbiłem piątkę z pająkiem. Aż sobie sam lajka wrzucę. Dobra, sprawa jest taka, teraz wielki test męskości. Jest Witek, profesjonalista, jest awikularia. Nigdy nie miałem tak wielkiego pająka na ręce. Słuchaj, Witek, jakby mi wchodził na przedramię, proszę cię, weź go, dobra? Dobra, ja cię zasekuruję.
O szlak. O fuck. Dobra, spokojnie. Dobra. Jaki milutki, jaki słodziutki, jaki wspaniały, o rany. Ugryź go. Dobra, niech sobie zjedź pochodzi, Dobra. Ej, spodobało mi się, dobra, ale już za łokieć to możesz wziąć. Dobra, zabieram. Więc słuchajcie. Zjedź ziemniaka. Ajajaj. Śmiesznie wam powiem, zarzuciliście lajkami na Facebooku pod postem. Nie mogę was zawieść. O, ja nie mogę. Ej, on jest, słuchajcie, to jest jakby wam mała myszka, tylko zdecydowanie bardziej delikatna i mogąca wam wbić wielkie pazury pod skórę chodziła. A po więcej, czy Kamilowi się udało takiego pająka też wziąć na rękę, możecie zobaczyć na jego filmie, który razem stworzyliśmy, razem z Witkiem. I zapraszam was jeszcze do Świętochłowic na plac Krauzego 1, jak dobrze pamiętam. Tak, 30 kwietnia. 30 kwietnia będziecie mogli zobaczyć te wszystkie pająki, jakie widzieliście. O, ja pierniczę. Dzisiaj jedna z większych giełd ogólnie w Polsce. Więc zapraszam was, linka wam daję w opisie, żebyście mogli łatwo tam trafić. A tak poza tym to chyba kończymy. Musimy to wszystko zebrać, a mi musi ręka przestać drżeć, która trzymała aparat. Ja idę wziąć prysznic. Jestem tak zestresowany, że muszę się ochłodzić. Na koniec pozostaje łapanie żmudnych ujęć makro. Zobaczcie, jak wygląda nasz setup. Lampa pierścieniowa, kula, softbox z góry. Bo przede wszystkim chodzi nam o to, żeby mieć jak najwięcej światła, bo taki pierścień dodatkowy sprawia, że do obiektywu wpada mniej światła. No i takie tam. Brawo. Bravissimo. Paf. Widzicie, żeby złapać takiego małego pająka, trzeba czasami oddalić kawałek obiektyw od samej matrycy. Wtedy zmieniamy odległość ostrzenia. No i kurczę, takiego pająka można złapać tak, a i tak to nie jest limit, bo można jeszcze by było bliżej, albo można by było założyć dłuższe pierścienie. I byśmy mógł troszeczkę przekręcić go bokiem, troszeczkę, żeby chcemy pokazać od boku. O, super. O, ja pierniczę. I to będzie tak sztosowe, że ja pierniczę, naprawdę. Sztos, produkcja. Tylko to jakoś opanowałeś, tak? To... Nie. Nie musisz już do mnie, naprawdę nie musisz. Widzisz, teraz doskonale widać na tym odwłoku wyrwane całymi pasmami włosy. Mhm. Widzisz, takie kępki zostały tu. To wszystko wokół wyczesał już, wyrwał. Boję się. Tu już jest za blisko. Stop. Tuż. O, chciał zaatakować aparat. O, teraz te kępki, niech on sobie siedzi. Czy nie musisz go chwytać, bo się zatrzyma w końcu. On już jest tak dosyć mocno wyczesany, jak to ptasznik przed wilinką. Dobra. Na całe moje szczęście, ja jestem w niebo wzięty, że akurat... Boż, kurczę. Gdzieś idzie? Pająk, tu nie ma kadru. On nie chce z nami współpracować. Wracaj! Ulululul. Kamil, ja mam pytanie. No? Bo my jak tutaj nagrywamy... Po prostu przykładasz go, tak, i puszczasz. Mhm. I on teraz nie jest zdenerwowany, że tak? No jest, na pewno. Dobra, Kamil, zostajemy w takim razie na kanapie. Przez cały wieczór sprawdzałem, czy coś po mnie nie łazi. Jak montowałem ten materiał, to cały czas się drapałem, czy czegoś gdzieś nie mam na plecach. Nawet jak w tym momencie o tym myślę, to jest mi źle. Na fanpage'u możecie zobaczyć test męskości. Brałem Edwarda, tutaj na materiale wziąłem innego pająka. Kurczę, to było niesamowite. Cieszę się. Lub mam taką nadzieję, że żaden z tych pająków tutaj nie został, że już nie ma żadnego u mnie w mieszkaniu. Jak chcecie zobaczyć takiego vloga pobocznego, to zapraszam was na górze. Poprzedni vlog jest trochę niżej, jak jeszcze nie subskrybujecie tutaj. Materiał, link do kanału, gdzie pojawi się materiał z pająkami u Kamila jest na dole, oraz na dole w opisie jest zaproszenie na giełdę do Świętochłowic, którą organizuje Witek, który udostępnił na